zmowola budowlana nie jest zdefiniowana w żadnej ustawie, natomiast jest to pojęcie, które jest powszechnie znane i dobrze rozumiane. Oznacza budowę bez wymaganego pozwolenia, bez zgłoszenia, bądź w przypadku, w którym organ właściwie się sprzeciwił, natomiast my dalej wybudowaliśmy budynek. Każda robota budowlana wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast w artykule 29 prawa budowlanego wymienione są, wylistowane są enumeratywnie roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wymagają tylko zgłoszenia. Do takich robót możemy zaliczyć jakieś niewielkie altany, wiaty przydomowe, ale tutaj trzeba bardzo uważać, bo to zależy od powierzchni takiego obiektu. Także zawsze przed każdym wykonaniem każdej pracy sprawdzamy. Za samowolę budowlaną mamy kilka sankcji i są to sankcje różnego rodzaju. Możemy mieć postępowanie karne i odpowiedzialność karną. I wtedy grozi nam grzywna, ograniczenie wolności nawet do 12 miesięcy albo pozbawienia wolności nawet do 2 lat. W zeszłym roku, w 2017 roku, mieliśmy ponad 2000 orzeczonych nakazów rozbiórki. Zawsze warto przed rozpoczęciem jakichś robót budowlanych sprawdzić w ustawie. Ten katalog jest wymieniony, wystarczy go przeczytać i jeżeli tego nie rozumiemy, to wtedy poszukać więcej informacji, czy w internecie, czy na stronach profesjonalnych, czy zapytać się oczywiście prawnika.